niecodzienna kolekcja trafiła w ręce suwalskich muzealników. Zbiory naszego Muzeum Okręgowego urosły dzięki darowiźnie. Jak do niej doszło? Wszystkich szczegółów nie chciałbym zdradzać, bo to jest trochę też nasza tajemnica naszej kuchni, ale przede wszystkim kontakty. Dobre kontakty, tutaj takie wspaniałe kontakty w świecie sztuki ma nasza historyk sztuki, czyli pani kustosz Eliza Ptaszyńska. I to przede wszystkim w takim ciągłym, powtarzającym się, merytorycznym kontakcie powstają tego typu relacje. Poza tym darczyńczyni, czyli pani Izabela Roman, od dawna była związana z Suwalszczyzną, bo tu się w końcu urodziła, stąd wyjechała gdzieś tam za ocean, z muzeum, bo w muzeum bywała i bardzo ceniła to wszystko, co prezentujemy, wystawy, naszą kolekcję. I kolejne, no i w końcu też jakaś decyzja życiowa, że to wszystko, co się ma, co się przez lata kolekcjonowało na różne sposoby, kupując, otrzymując, bo tu warto pamiętać, że ona z częścią tych autorów, których kolekcję nam przekazała, po prostu się przyjaźniła i w którymś momencie podejmuje się decyzję, że tą kolekcję chce się przekazać do instytucji publicznej, do tego, żeby osoby zwiedzający czy odwiedzający tą instytucję mogli korzystać, mogli patrzeć, mogli podziwiać tą kolekcję. Kolekcja składa się z 44 obrazów i rzeźb. 19 autorów, głównie współczesnych, bo są to autorzy współcześni, czyli z drugiej połowy XX i pierwszej połowy XXI wieku. Nazwiska, które tam są znane, to jest Jan Lebenstein, Andrzej Strumiło, czy znany malarz litewski Stasis Eidrigevičius. Zgodnie z wolą darczyńczyni, przekazanie kolekcji nastąpiło bez błysku fleszy i udziału kamer, ale muzeum nie zamierza skrywać podarowanych dzieł w magazynie. Wstępnie umówiliśmy się, że na początku przyszłego roku, być może to będzie luty, zrobimy wystawę, bo to troszkę też tak ta darowizna spadła na nas znienacka, w związku z tym plan wystaw, plan naszych działań na ten rok był już zamknięty, a chcielibyśmy bardzo godnie pokazać na salach naszego muzeum tą kolekcję, w związku z tym umówiliśmy się wstępnie, że przy następnym pobycie jej w Polsce, i to powinno być w pierwszym kwartale przyszłego roku, zrobimy prezentację tej wystawy i wtedy będzie można ją pokazać zwiedzającym. Ta darowizna ma szczególną wartość, nie tylko tę emocjonalną. Każda kolekcja jest dla nas ważna, każdy dar jest dla nas ważny, tym bardziej tak jak tutaj, kiedy następuje zupełnie bezinteresownie z serca i z docenienia naszej roli w tej dziedzinie, w dziedzinie kolekcjonowania dzieł sztuki, kolekcjonowania eksponatów. Także to nie był zresztą pierwszy. Na przestrzeni ostatnich lat było kilka takich dużych przekazów. Ten jest najcenniejszy finansowo. Z reguły o tych aspektach staramy się nie mówić, ale tu warto podkreślić, że ten przekaz jest wart ponad 1 200 000, czyli to są naprawdę niemałe pieniądze. Pozostaje nam tylko cieszyć się z naszymi muzealnikami, a szczególne gratulacje przekazać pani Elizie Ptaszyńskiej.